Super, dobrze, słuchajcie, szanowni państwo, jest 17:58, powinniśmy zacząć o 18:00, więc tak proponuję jeszcze poczekać z, no, 5 minut na ewentualnych spóźnialskich i byśmy zaczęli, więc proszę się nie rozłączać i za sekundkę ruszymy z tematem. A ja pozwolę sobie nie uciekać już z tego miejsca w razie czego, więc postaram się nie robić głupich min czekając. Mamy dzisiaj chyba na liście obecności same panie, tak? A nie, dzień dobry, jest pan, jest jeden Rudzynek. Dzień dobry, panie Robercie. Dobrze, za chwilę zaczniemy. Tak, jest z nami też organizatorka. Przedstawię niedługo ludzi, którzy nam pozwolili dzisiaj się spotkać, ale to wszystko, jak już przyjdą ewentualni spóźnialscy, więc jeszcze chwilkę cierpliwości. Muszę sobie jakieś dowcipy przygotować na takie oczekiwanie. Nie, Janno, nie, 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 lepiej nie będę z głowy opowiadał dowcipów, to się nigdy dla mnie dobrze nie kończyło. Jeżeli Państwo nie widzą, to czat powinien być po lewej stronie ekranu, na dole, w lewym dolnym rogu. I tam w razie czego można komunikować o różne rzeczy. Już widzę, Joanna, organizatorka, tutaj aktywnie pisze, więc w razie czego też pewnie będzie starała się odpowiadać na jakieś pytania albo je zbierać do kupy. Dobra, jest 18, to jeszcze 2 minuty na ewentualnych spóźnialskich lub spóźnialskich i będziemy mogli zaczynać. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Jeszcze 2 minutki i ruszamy. 2 minuty i ruszamy. O, lepiej. Dzień dobry, Pani Lidio. No dobrze, Szanowni Państwo. Chciałem powiedzieć panie i panowie, ale chyba poprawnie będzie powiedzieć panie i pan. Tak, dzisiejszy skład jest bardzo jednoznaczny. Więc dzień dobry, panie i pan. Ja nazywam się Michał Połetek i witam was bardzo serdecznie w webinarze, w którym postaram się, a nawet nie postaram się, a odpowiem państwu na pytanie, w jaki sposób przygotować kampanię crowdfundingową. Zanim zacznę i się przedstawię do końca, chciałbym tylko podziękować za zaproszenie organizatorom. To webinarium jest organizowane w ramach programu Młodzi w Akcji, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i to właśnie to centrum postanowiło dzisiaj, że to ja Państwu coś powiem na temat crowdfundingu. Jest to dobra decyzja.
Program Młodzi w Akcji jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się. I to pewnie Państwo wiedzą. I w razie czego, jakby były jakieś problemy, nie wiem, ze mną, chociaż mam nadzieję, że ich nie będzie, na czacie ze strony organizatorów jest Anna Gut, z którą miałem przyjemność poznać się już wcześniej, więc cześć z tej strony raz jeszcze dzisiaj po raz kolejny. I Joanna będzie zapisywać pytania oraz na bieżąco będzie na nie odpowiadać. I chyba tyle słowem wstępu. W razie czego będę też te pytania czytał. Postaram się, jeżeli nie będą mnie za bardzo odrywać od tego, co mam do powiedzenia, to postaram się odpowiadać na nie na bieżąco. Mamy godzinę podobno, więc postaram się ze wszystkim zdążyć. No dobrze, w takim razie jedźmy z tematem. Jakby Państwo mieli jakieś problemy, to proszę od razu mówić. Tak więc powtórzę, ja nazywam się Michał Połetek i zajmuję się crowdfundingiem praktycznie od początku jego istnienia w Polsce. Jestem pierwszą osobą zatrudnioną de facto w polakpotrafi.pl, czyli pierwszą osobą zatrudnioną w tej branży, w tym kraju tak naprawdę. I wszystkie standardy crowdfundingowe, które Państwo widzicie, no dobra, może przesadzam, nie wszystkie, ale większość standardów crowdfundingowych, które Państwo widzicie w udanych projektach na przeróżnych platformach, są w większym lub mniejszym stopniu wynikiem prac, które podejmowałem na przestrzeni tych, no, ponad 5 lat w tym momencie. Z dużym skutkiem. Jeżeli są Państwo zainteresowani, czy warto mnie słuchać, no to tutaj taki mały slajd poglądowy. To jest skromny wycinek rekomendacji różnych projektodawców, którzy mieli przyjemność, na szczęście przyjemność dla mnie i dla nich, współpracować przy realizacji ich projektów, czy wykładów, webinarów, szkoleń, prezentacji. Są to rekomendacje, z których jestem dumny, więc jeżeli Państwo są zainteresowani, to oczywiście zapraszam na moją stronę. Tych rekomendacji jest tam troszkę więcej. Przechodząc do części merytorycznej. Czym jest crowdfunding? Niestety forma webinaru powoduje, że nie jestem w stanie tutaj Państwa tak po prostu zapytać, kto z Was wie, czym crowdfunding jest, więc na bezpieczeństwa przyjmę, że Państwo na razie nie wiedzą. Nie wiedzą. Crowdfunding jest to na swój sposób dla mnie osobiście jedna z największych rewolucji społecznych naszych czasów. I sprowadza się to do tego, że zamiast szukać jedną osobę, która sfinansuje nam całe przedsięwzięcie, na przykład na 100 tysięcy, 10 tysięcy, czy dajmy na to nawet 5 tysięcy, znajdujemy ileś osób, które finansują nam to proporcjonalnie, w zależności od tego, ile kto wrzucił. I w takim telegraficznym skrócie, tym właśnie jest crowdfunding. Takim najpopularniejszym, można powiedzieć nawet pionierem crowdfundingu na świecie jest serwis Kickstarter, który Państwo pewnie mogą kojarzyć najbardziej właśnie między innymi z wiadomości, ponieważ te wszystkie takie spektakularne rekordy w stylu zebranie 10 milionów, 13 milionów, 15, 20 milionów na jakiś cel jest, no przeważnie dzieje się to właśnie w Stanach na Kickstarterze. W Polsce te liczby są dużo mniejsze oczywiście i tutaj nikt się nie łudzi, że Polska jest w stanie dogonić platformę międzynarodową, która działa w Niemczech, w Skandynawii, Anglii, bodajże w Belgii, całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, no generalnie wszędzie na świecie, gdzie mówi się po angielsku. Natomiast to, co dzieje się w Polsce, jest też całkiem obiecujące i dobre. Ja powołałem się tutaj na statystyki platformy polakpotrafi.pl, ponieważ byłem z nią związany najdłużej i jestem i mogę ręczyć za te liczby. Wiem, że one są prawdziwe, nie są w żaden sposób tam marketingowo podkręcone, żeby lepiej wyglądać. Na samym polakpotrafi.pl od początku istnienia tego serwisu, czyli od około 6 lat, udało się uruchomić ponad 3200 projektów i zdobyć ponad 205 tysięcy wspierających, czyli ponad 205 tysięcy osób wpłaciło fizycznie swoje pieniądze na projekty teoretycznie obcych ludzi. To jest liczba naprawdę imponująca, tym bardziej jak się weźmie pod uwagę, że wiele z tych osób, ponad 15% z tych 205 tysięcy, wpłaciło więcej niż na jeden projekt. Ja osobiście wsparłem na Polak potrafi ponad 400 projektów, ale naprawdę są ludzie, którzy wsparli 30 projektów, 20 projektów, więc ta sumaryczna liczba wsparć w ogóle jest dużo większa. Polakpotrafi.pl zbliża się do 20 milionów złotych, jeżeli chodzi o kasę wpłaconą na projekty, co czyni go w tym momencie największą platformą crowdfundingową w kraju. I statystyka, na którą chciałem się tutaj najbardziej powołać, to jest statystyka, którą Państwo widzą w tym miejscu. To są, mam nadzieję, że podkreślenie działa, to jest ilość udanych projektów. I tak jak mówiłem na początku, każdy zdaje sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie w Polsce przegonić takiego Kickstartera czy Indiegogo, drugi bardzo popularny serwis crowdfundingowy, jeżeli chodzi o ilość
pieniędzy wpłaconych na projekt, natomiast jesteśmy w stanie konkurować skutecznością. I to jest coś, czego jeszcze za moich czasów w Polakotrafi.pl, jak tam pracowałem, z czego byliśmy zawsze bardzo dumni, ponieważ prawie 50% wszystkich uruchomionych projektów zdobywało finansowanie. Dla porównania na Indiegogo jest to 20 parę, w szczytowych momentach 30 parę procent, a na Kickstarterze ta liczba waha się między 33 a 39%. To pokazuje, że Polacy tak naprawdę chcą wspierać projekty, mimo że skala jest inna i kojarzenie zjawiska jest też inne, i chcą te a ludzie, którzy robią te projekty, czyli mam nadzieję w przyszłości także Państwo, są dużo bardziej skuteczni niż nasi koledzy za tak zwanej wielkiej wody. Więc to jest liczba bardzo przyjemna i lubię do niej wracać. No i kolejna rzecz, o której mówiłem, to to, że wsparło 15% użytkowników wsparło więcej niż jeden projekt. To jest też super liczba, ponieważ ona po prostu rośnie. Jak Polakpotrafi.pl startował, no to nasze pierwsze prezentacje tutaj były na poziomie 2%, 1,5%, ale sukcesywnie, miesiąc w miesiąc, to sobie rosło. Czasami szybciej, czasami wolniej, nigdy nie spadło. Dobrze, przechodząc do kolejnej części. Domyślam się, że mogą tutaj Państwo nie widzieć samej treści tych fiszek, natomiast nie o to tutaj chodzi. Chciałbym Państwu w tej części, zanim przejdziemy do omawiania już takich praktycznych aspektów robienia projektu, pokazać, że przede wszystkim finansowanie społecznościowe to źródło ogromnej różnorodności i czasami finansowania rzeczy pozornie niemożliwych. Tak jak ten slajd, gdzie przeważnie mam przyjemność pytać uczestników moich wykładów, czy kojarzą jakikolwiek startup w Polsce, polski startup, który odniósł sukces za granicą? Odpowiedzi przeważnie jest, że nie. Bardzo mało ludzi kojarzy to, że my coś takie, że mamy jakieś sukcesy, którymi możemy się chwalić. Tymczasem już od lat na polakpotrafi.pl, generalnie w crowdfundingu polskim, finansowane są przedsięwzięcia, także na przykład biznesowe i startupowe, które odnoszą sukces. Tutaj można wspomnieć o dwóch takich bardzo fajnych przykładach. Jeden to jest polski pojazd obecnie nazwany Kosynier. Jest to rower elektryczny, który zdobywa niesamowite nagrody, jeżeli chodzi o design i sposób wykonania, jeszcze zanim Tesla tak naprawdę stała się bardzo popularna, i niedługo rozpocznie produkcję na prawie masową skalę, bo jest to robione ręcznie. Wysyłając to między innymi prawdopodobnie do Włoch, jeżeli dobrze słyszałem. Kolejnym bardzo fajnym projektem jest projekt Shoutout. Projekt nazywany bardzo często Instagramem 2.0. Jest to tak jakby Instagram dla fotografów też. To jest polskie przedsięwzięcie, polski startup, który zebrał pieniądze na początku na polakpotrafi.pl, a teraz wychodzi już na rynki międzynarodowe. Więc te sukcesy są na wielu bardzo, bardzo, bardzo teoretycznie zaskakujących polach. Kolejna rzecz, którą chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, od tego nie jesteśmy w stanie uciec, nawet jeżeli myślą Państwo, szczególnie jeżeli myślą Państwo o swoich projektach, to to, że crowdfunding stoi przede wszystkim kulturą. O, to jest ten slajd. Nieważne, czy to jest Kickstarter, czy to jest Indiegogo, czy to jest polakpotrafi.pl, jak mówimy o takim klasycznym crowdfundingu, to solą crowdfundingu takiego typowego są projekty po prostu kulturalne i szczególnie projekty muzyczne. I statystyka jest niemal identyczna na każdej platformie. Praktycznie każda platforma, a taka ogólna, niespecjalistyczna, 70%, 60%, czasami 75% wszystkich projektów to są projekty muzyczne, filmowe i książkowe. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to, że charakterystyka polskiego crowdfundingu jest taka, że zaspokaja potrzeby dość, albo inaczej, bardzo ważne są projekty, które na platformach międzynarodowych generalnie nikną i nie stanowią tak dużej części. To są projekty, które wpływają na taką realną zmianę naszego otoczenia. I tutaj można wspomnieć, jeżeli jest wśród Państwa ktoś z Poznania, to na pewno kojarzy takie miejsce jak na przykład Dobra Nasza. Jest to kawiarnia, która zatrudnia ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, której powstanie było możliwe między innymi dzięki wsparciu społeczności polakpotrafi.pl. Czy znowu z Poznania projekt? Tak, zbudujmy razem miejsce dla fotografii. Kolejny projekt, który pozwolił to jeżeli dobrze pamiętam, to był kiedyś w Poznaniu dom z filmami dla dorosłych, a został zamieniony na galerię fotografii. W Krakowie udało się wyremontować teatr. Nie tylko dzięki, tam było oczywiście jeszcze wielu innych wspierających, ale także dzięki pieniądzom z polakpotrafi.pl. Więc pod tym kątem jest to też narzędzie robienia takiej realnej zmiany. I coś, co mnie osobiście też bardzo często cieszy, chociaż uczciwie przyznam, że budzi kontrowersje, to, że crowdfunding bardzo często służy do finansowania rzeczy kierowanych do środowisk bardziej lub mniej wykluczonych. I tutaj nie bez przyczyny, nie bez, nieprzypadkowo mógłbym postawić taką krechę, jak Państwo widzą, bo to są zupełnie różne skrajne projekty. Po mojej lewej stronie mamy
Film El Poetki, film dokumentalny o nieheteronormatywnych poetkach. Mamy kampanię przeciw homofobii, a zaraz po drugiej stronie barykady mamy takie projekty jak Serce dla Polski czy kandydat Grzegorz Braun, którego można kojarzyć z bardzo skrajnych poglądów. I to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie crowdfundingu, że niezależnie co kto chce stworzyć, niezależnie kto z czym się utożsamia, jakie ma poglądy, to znajdzie miejsce w polskim crowdfundingu dla siebie. I to jest też coś, co wydaje mi się było długo wypracowywane i wydaje mi się, że każda platforma też się tym szczyci, więc chciałem to też podkreślić. Ale z Państwa punktu widzenia, to jest też dużo projektów uczniowskich i okołouczniowskich, czy projektów szkolnych. Tutaj oczywiście nie mamy czasu, żeby omówić wszystkie te projekty, więc wspomnę tylko o kilku, które moim zdaniem są świetnymi przykładami. Tutaj projekt Space in 180, projekt Kamila, jeżeli dobrze pamiętam imię projektodawcy. I to jest chłopak, teraz już chyba licealista, który zebrał ponad 6 tysięcy złotych, by wysłać własnej roboty sondę w kosmos, żeby porobiła fotki, zebrała dane do czujników i potem, wszyscy mamy nadzieję, wróciła. Jest to dużo też projektów teatralnych, związanych z występami, takich chociażby jak ten projekt. Projekty związane z wyjazdami dla młodzieży edukacyjnymi, ale też projekty z pogranicza nie tylko nauki, czy wyjazdów, czy teatru, ale też projekty bardzo mocno artystyczne, takie na przykład jak tutaj zaznaczony. Projekt też bardzo młodego człowieka, też ucznia, też robionego przy wsparciu nauczycieli, jeżeli dobrze pamiętam, który pomógł mu, pomógł mu stworzyć serię ręcznie robionych winyli z ręcznie malowanymi postaciami ze świata kultury, sztuki. Na przykład tutaj widać Johna Lennona, jeżeli dobrze widzę, tak, to jest John Lennon. Więc ta różnorodność projektów, także z punktu widzenia projektów uczniowskich, szkolnych, czy okołoszkolnych, czy okołonaukowych, jest bardzo duża i de facto jedynie wyobraźnia ogranicza to, co można robić. Będąc jeszcze w części takiej wprowadzającej, to należy nadmienić, jakie są rodzaje crowdfundingu, tak żeby też Państwo wiedzieli, o czym dzisiaj będziemy mówić i jakie są możliwości. Tylko przepraszam, mała przerwa na wodę. Więc tak. Na pewno warto nadmienić, przepraszam, tu organizatorzy będą do mnie SMS-y wysyłać, czy wszystko działa. Działa. Wspaniale, cieszę się. Jakby mnie nie było słychać, to proszę krzyczeć. Czyli jest OK, tak? Joanna, słuchasz mnie? No i to super. Dobrze, więc tak. Mamy ten najbardziej klasyczny, kojarzony przez wszystkich crowdfunding, i to jest crowdfunding w oparciu o nagrody. Najpopularniejszą platformą w Polsce jest wspomniany wcześniej właśnie polakpotrafi.pl. I mechanizm jest tutaj generalnie banalny, łatwy do wytłumaczenia. Państwo macie pomysł na projekt w stylu organizujemy spektakl uczniowski na przykład. I w zamian za pieniądze, które ludzie wpłacają na ten projekt, państwo proponują tym osobom jakieś nagrody. Czyli to nie jest zbiórka publiczna. Tak po prostu, tylko istnieje pewna forma takiego świadczenia wzajemnego, którą Państwo proponują ludziom w zamian za to, że Was wspieramy. To może być na przykład udział w tym wydarzeniu, odczytamy podziękowania swoim imieniem na stronie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki klasyczny crowdfunding, który wszyscy kojarzą. Kolejne to jest taki slajd, też znowu odrobinkę kontrowersyjny, natomiast uważam, że należy go nadmienić, ponieważ tutaj nie ma jednoznacznej interpretacji w środowisku. Istnieje też coś takiego jak crowdfunding charytatywny. Jego największa różnica jest taka, że w większości przypadków nie ma w nim nagród. I dwie takie platformy, o których należy wspomnieć, no to na pewno się pomaga i szansa, że nie widzieli Państwo żadnej kampanii z się pomaga jest minimalna, bo jest to największy i najpopularniejszy portal do tego typu zbiórek w Polsce. I drugą taką platformą jest na przykład Polak Pomaga. Jest Polak Potrafi? Tak, Polak Pomaga, polakpomaga.pl. Z kolei jest to najnowsza platforma doświadczenia tego typu, przepraszam, do robienia tego typu kampanii. Dlaczego mówiłem, że jest to kontrowersyjne? Ponieważ z technicznego punktu widzenia, i to jest akurat moja prywatna opinia, tu mogą się Państwo zgadzać lub nie. Dla mnie to jest nadużywanie zbiórki w internecie na tego typu cel. Nazywanie tego crowdfundingiem jest dla mnie nadużyciem, ponieważ to jest po prostu zbiórka w internecie i to jest pojęcie, jakie istnieje już
na świecie od lat. Ja osobiście zawsze ludzi wyczulam, by mieli świadomość, że nie każda zbiórka w internecie jest crowdfundingiem. Dla mnie, jeżeli nie mam tego elementu świadczenia wzajemnego, to po prostu robi się zbiórkę w internecie, a nie crowdfunding. Natomiast nie mówię, że to jest złe. Takie kampanie też mają prawo życia i dobrze, że są i dobrze, że ludzie je realizują. Natomiast w mojej opinii niekoniecznie jest to crowdfunding. Natomiast Państwo oczywiście mogą sobie wyrobić swoją opinię. I kolejny rodzaj crowdfundingu, o którym warto wspomnieć, ponieważ jest też w Polsce popularny i coraz popularniejszy, to jest crowdfunding udziałowy, który mechanizm jest bardzo podobny do crowdfundingu klasycznego, z tą różnicą, że zamiast otrzymywać w zamian za swoje pieniądze, na przykład wejście na spektakl, płytę, film, książkę, urządzenie, które powstaje, otrzymuje się udziały w firmie, którą się wsparło. I najpopularniejszą platformą crowdfundingu udziałowego w Polsce jest platforma BizFound, która też działa od paru lat i robi dobrą robotę. Jest jeszcze Crowdway. I tyle. Jeżeli chodzi o rodzaje crowdfundingu, są jeszcze na przykład pożyczki społecznościowe w Polsce niepopularne na ten moment, prawdopodobnie ze względu na przepisy bardzo niejednoznaczne. Jest także crowdfunding nieruchomości. Tych jakby podsegmentów jest jeszcze bardzo dużo, ale szkoda czasu, żeby się nad tym dzisiaj rozwodzić. I teraz tak, nie wiem, ile będą Państwo w stanie zapamiętać z mojej prezentacji, natomiast jeżeli jest coś, co chciałbym, żeby Państwo wyciągnęli z tego na pierwszym miejscu, to, że w crowdfundingu nie chodzi tylko o pieniądze. Oczywiście one są najbardziej działają na wyobraźnię i koniec końców tych pieniędzy najbardziej w projekcie potrzebujecie, ale docelowo w crowdfundingu najważniejsze jest budowanie społeczności. I cały ten taki science, ta nauka kryjąca się za robieniem crowdfundingu sprowadza się do tego, że zawsze w tych najlepszych projektach staramy się zbudować społeczność wokół tego, co chcemy zrobić. I postaram się to Państwu wytłumaczyć, dlaczego. Ale zacznijmy od podstaw. Kiedy się udaje? Generalnie udaje, jeżeli pamięta się o tym, że crowdfunding jest zjawiskiem niezwykle prostym do zaplanowania tak naprawdę. Trzeba mieć po prostu plan i umieć postawić pierwsze kroki. Chciałbym Państwu pokazać, jakie są te pierwsze kroki robienia kampanii crowdfundingowej. Niezależnie od tego, czy myślimy o projekcie na 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych, czy na 5 tysięcy złotych, czy obojętnie o jakiej kwocie myślimy, pierwszym krokiem jest określenie budżetu tego projektu, który chcemy zamieścić na przykład na polakpotrafi.pl. Czy to będzie 5 tysięcy złotych, czy 6 tysięcy, to jest pierwszy krok, który musimy ustalić. Ważna rzecz. Projekt crowdfundingowy nie musi finansować całego przedsięwzięcia. To nie jest tak, że jeżeli Państwo potrzebują na coś 20 tysięcy złotych, to musicie zrobić projekt na 20 tysięcy złotych. Jeżeli całość przedsięwzięcia jest na 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy daje sponsor, 5 tysięcy daje miasto, nie ma najmniejszego problemu, żeby zrobić projekt po prostu na część tego, co się realizuje. Ale budżet jest ważny też ze względu na, i tutaj uwaga, promocję projektu. Już tłumaczę dlaczego. Drugim takim krokiem, który należy podjąć, jest zajęcie się promocją projektu. I my bardzo szybko robiąc, de facto ucząc się też te parę lat temu, robiąc projekty crowdfundingowe, zauważyliśmy, że jest coś takiego jak wartość wiarygodności projektu, którą widzą Państwo tutaj. Każdy projekt ma parę takich progów wiarygodności. Tutaj w tym miejscu jest pierwszy, w tym miejscu jest drugi, trzeci, czwarty. Strasznie ciężko się tak pisze. I na przykład piąty. I czym są te progi wiarygodności? Progi wiarygodności w projekcie to są de facto konkretne procenty, które dany projekt zebrał w danym momencie. I jakby harmonogram projektu crowdfundingowego jest oparty nie stricte na dniach, ale właśnie na procentach, które dany projekt w danym momencie ma, ponieważ inne aktywności promocyjne wykazuje się w momencie, w którym projekt ma 3% wsparcia i zupełnie inną promocję się prowadzi w momencie, w którym projekt ma już 90% wsparcia. Ale na samym początku zaczyna się od określenia tej pierwszej wartości wiarygodności projektu. Czym jest wartość wiarygodności projektu? Wartość wiarygodności projektu to jest taka kwota, czy taki procent projektu, który pozwala nam wyjść z tym projektem do ludzi. Bardzo często popełnionym błędem przez multum projektodawców jest startowanie z informacją o projekcie od razu do wszystkich. Czyli projekt, dajmy na to, że projekt wystartuje w przyszły poniedziałek, o 12 startuje, 12.01, projekt ma 0 zł i w tym momencie ambitny projektodawca, który myśli, że robi dobrze, siada do swojego komputera i wysyła informacje wszędzie w świat. Od swojego fanpage'a, przez potencjalne media, sponsorów, wszędzie, gdzie mu tylko przyjdzie do głowy. I potem to generuje duży ruch, ale nie generuje wpłat. I projektodawca nie wie dlaczego. Natomiast powód jest bardzo prosty.
Ludzie niestety są prostymi zwierzętami i zwracają uwagę na niektóre rzeczy, które się dookoła nich dzieją. Zwracają też między innymi na to, ile procent wsparcia ma dany projekt. I teraz, jeżeli na przykład dotarliśmy, udało nam się, mamy znajomego dziennikarza, który napisał o naszym projekcie w lokalnym, na lokalnej stronie, dajmy na to na poznań.pl. W momencie, w którym ten projekt ma 5% wsparcia, to zupełnie obcy ludzie, którzy nigdy wcześniej o tym projekcie nie słyszeli, wchodzą na ten projekt i widzą, że nikt go nie wspiera, więc też go nie wspierają. I do tego sprowadzają się właśnie te kręgi, które tutaj Państwu narysowałem, te wartość wiarygodności projektu. Trzeba określić, ile procent dany projekt musi zebrać, żeby można z nim przejść do kolejnej grupy odbiorców. I tą pierwszą grupą odbiorców dla każdego projektu, niezależnie od jego kwoty i tematyki, pierwsza grupa jest zawsze taka sama. My to nazywamy 3F. Tak zanotuję, bo to może się dziwnie, my to nazywamy 3F i tutaj nie chodzi o klasę 3F. To jest z angielskiego Friends, Family and Fools. I to jest zawsze pierwsza grupa, do której uderzamy z projektem. To tutaj zaznaczona w tym śmiesznym, małym, niebieskim kółeczku. I to jest grupa ludzi, którzy są częścią tego projektu. I to jest to niebieskie kółeczko, które tutaj zaznaczyłem, to jest nasz priorytet na etapie przygotowywania do startu projektu. My musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to kółeczko tutaj, ta pierwsza grupa była jak największa. Bo o co chodzi? Statystyka z polakpotrafi.pl pokazuje, że jeżeli projekt zdobędzie przynajmniej 30% wsparcia w ciągu pierwszych 3, maksymalnie 5 dni od jego uruchomienia, to prawdopodobnie się uda. Praktycznie nie zdarzyło się, żeby projekt, który w ciągu 3 albo 5 dni przekroczył 30%, potem był klapą. Prawie zawsze się udaje. Więc co nam to daje? Jeżeli wiemy, jaki mamy budżet, na przykład tak jak tutaj na slajdzie jest 110 tysięcy złotych, następnie ustalamy, jaka będzie taka najpopularniejsza nagroda w danym projekcie. To może być na przykład wejście na początku użyłem przykładu tego spektaklu organizowanego przez uczniów, więc pozwolę sobie przy tym zostać. Dajmy na to, że będzie to właśnie wejście na ten spektakl, nagroda za 50 zł. Wiemy, że powinniśmy zebrać około 30% wsparcia w ciągu tych pierwszych 3, maksymalnie 5 dni, tak żeby projekt miał tak zwaną dobrą trakcję, czyli po prostu, żeby dobrze szedł do przodu. Więc stosując najprostszą możliwą matematykę, wiemy, że potrzebujemy około 60 wspierających pozyskanych na początku. I co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy w stanie tak przygotować projekt, że będziemy wiedzieli, czy on się uda. Bo jeżeli przed startem projektu nie mamy wiedzy, czy wesprze nas 60% ludzi, no to nie wiemy, co robimy. Ale teraz tak. Podejrzewam, że każda z osób zaangażowanych jest gotowa wpłacić na własny projekt. Każda z osób zaangażowanych ma przynajmniej trzech, czterech znajomych, którzy przekonani też są w stanie wpłacić na ten projekt. To już jest jakiś pierwszy tłum, który powoduje, że projekt sprawia wrażenie projektu, który jest popularny. No i kolejnym krokiem oczywiście jest pozyskanie ludzi z zewnątrz, którzy spowodują, że to wspomniane wcześniej 3F, czyli to Friends, Family and Fools, będzie jak największe. I to jest de facto robota każdego crowdfundera i to się sprowadza do promocji projektu. Przepraszam, musiałem popić jednak. Monologi mają to do siebie, że wysuszają. Jak się zabrać za promocję projektu crowdfundingowego? Pierwszym krokiem na etapie do sukcesu tak naprawdę naszej kampanii jest określenie grupy docelowej, do której chcemy nasz projekt kierować. To jest też bardzo ważne. Trzeba pamiętać, żeby skonstruować projekt, który wspierającym da poczucie, że zaspokaja ich potrzebę. My nie piszemy wniosku o dotację. To nie jest w żaden sposób wniosek o dotację. My musimy ludziom, którzy mogą nas wesprzeć, dać poczucie, że wpłacają pieniądze na coś, co zaspokaja ich konkretną potrzebę. Oni będą bogatsi, dając nam swoje pieniądze. Więc trzeba tak określić grupę docelową, która jesteśmy w stanie coś takiego po prostu zaproponować i która jest w stanie w to uwierzyć. Najpopularniejszym podejściem, takim z punktu widzenia crowdfundingu dziwobłędnym, do określenia grupy docelowej jest tak bardzo takie uproszczone określenie, że jakiej płci są ludzie, do których chcemy dotrzeć, ile mogą mieć lat i koniec. I z jakich są miast. Z punktu widzenia kampanii crowdfundingowej to nic nie daje. Z punktu widzenia kampanii crowdfundingowej istotne jest określenie, gdzie są ci ludzie, do których chcemy dotrzeć i czym oni się interesują. I gdzie się komunikują, na jakich forach internetowych siedzą, jakie fanpage'e śledzą, czy należą do jakichś grup na Facebooku, gdzie się spotykają. Dam Państwu dość skrajny przykład, ale on jest fajny, bo dotyczy projektu właśnie gdzieś tam w okolicach 5-6 tysięcy złotych, a tutaj Joanna mi wspominała, że to jest przedział, który Państwa może interesować najbardziej. Mieliśmy projekt, poczekaj, on się nazywa, po drugiej stronie lustra. To nie był akurat projekt uczniowski, ale był na 6 tysięcy złotych i chodziło o dofinansowanie już prawie skończonego filmu dokumentalnego
o chłopaku, który nurkuje głębinowo bez akwarunku, o Polaku. I on notabene przez jakiś czas był tam rekordzistą, jeżeli chodzi o właśnie wyciągane liczby. I to bardzo hermetyczny projekt. Teoretycznie wydaje się, że to jest coś, co nie ma prawa się udać, no bo kto się czymś takim interesuje? I to był jeden w ogóle z pierwszych projektów, które ogarniałem. I sam wyszedłem z takiego założenia, że to kurczę, to może się nie udać. I otrzymaliśmy ten projekt, otrzymaliśmy to zgłoszenie, projekt wystartował. My generalnie jesteśmy z Poznania, w sensie Polak potrafi, ja też jestem z Poznania. I wychodziliśmy z biura i na ulicy Święty Marcin w Poznaniu, może Jameson się ten pub nazywa. A mieliśmy akurat wtedy ochotę na piwo. Więc weszliśmy do tego pubu i co widzimy? Wisi tam plakat z napisem co czwartek spotkania nurków. Byliśmy w czwartek. Mieliśmy projekt, który może zainteresować nurków. Zupełnie szczapy, nie mając za tym jeszcze żadnego poparcia w teorii, w praktyce, po prostu weszliśmy na to spotkanie i powiedzieliśmy, słuchajcie, na polakpotrafi.pl wystartował właśnie taki projekt, on może potrzebować waszego. I tu przerwaliśmy, nie musieliśmy mówić nic więcej, bo trafiliśmy idealnie. To byli ci ludzie, którzy się tym interesowali. To jeszcze były czasy bardziej wysyłania SMS-ów niż pisania na Facebooku, ale okazało się, że trafiliśmy w punkt. Po prostu to było to środowisko i na drugi dzień projekt był sfinansowany, bo po prostu trafił na dobrą grupę. I zawsze tego przykładu używam w kontekście mówienia o tym, jak ważne jest, by wiedzieć, gdzie wręcz spotykają się ludzie, do których chcemy dotrzeć. Czyli jeżeli robimy spektakl, na przykład, trzymam się tego spektaklu, jeżeli robimy spektakl, to rozkładamy go na czynniki pierwsze. O czym robimy spektakl? Jeżeli mamy konkretną tematykę, która bazuje, powiedzmy, na twórczości konkretnej osoby, to nasza grupa docelowa to są ludzie, którzy są fanami tej osoby. Oni w pierwszej kolejności będą zainteresowani tym, żeby powstało coś, co ta osoba tworzy. I potem sprawdzamy, na jakich fanpage'ach ci ludzie siedzą, czym się interesują, jakie fora śledzą, jakie media mogą czytać, jakich blogerów mogą śledzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to właśnie z tych ludzi będziemy chcieli zbudować społeczność, która potem wpłaci na nasz projekt. No, kolejny element to oczywiście budowanie właśnie tej społeczności. Jest na to parę metod i zaraz do nich dojdziemy. Kolejna rzecz to harmonogram. To ku mojemu zaskoczeniu wielu ludzi zaskakuje, ale dobrze jest mieć harmonogram, żeby projekt po prostu szedł do przodu i właśnie najlepiej jest zbudować harmonogram w oparciu o konkretne procenty, które są na projekcie, żeby wiedzieć, co się w danym momencie robi. Bo i tutaj taka ciekawostka, dlaczego te procenty są takie ważne? Zauważyliśmy na przykład, jeżeli chodzi o media ogólnokrajowe, że przez media ogólnokrajowe mam na myśli, dajmy na to główna gazety.pl albo główna Onet.pl albo Interio, obojętnie. Zauważyliśmy, że konwersja, czyli przełożenie, wejście na wpłatę na projekt, zaczyna się dopiero od momentu, w którym projekt ma 70% wsparcia. Czyli nie warto jest zmarnować swoich sił i wysiłku na dotarcie do, dajmy na to właśnie Interi czy Onetu, by nas opublikowali gdzieś na swojej stronie głównej, bo okej, wygenerujemy ogromny zasięg, ale on się nie przełoży na wpłaty, jeżeli nie mamy przynajmniej tych 70% wsparcia, a drugi raz o nas nie napiszą. Natomiast w drugą stronę, jeżeli projekt już ma to powiedzmy 70-80%, no to nagle się okazuje, że jak lądujemy w takim miejscu, to ludzie wchodzą. I niestety tutaj działa taka trochę psychologia tłumu i wręcz można nazwać to takim owczym pędem. Ludzie zaczynają na projekt po prostu wpłacać, bo widzą, że inni na niego wpłacają. Więc to jest istotne z punktu widzenia po prostu budowania harmonogramu w oparciu o te procenty. No i teraz, czym jest ta nicza ważna lista? Uczciwie Państwu powiem, że nauczenie kogoś robienia crowdfundingu w godzinę jest mało, znaczy nie jest mało możliwe, jest niemożliwe, ponieważ to jest proces, który po prostu trwa i trwa i trwa. Ja z pojedynczym klientem pracuję godzinami nad przygotowaniem tak naprawdę jego do rozpoczęcia całej pracy, więc ja jestem w stanie Państwu dać pewną taką esencję. I pozwoliłem sobie wybrać sześć takich podstawowych rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli myśli się o budowaniu społeczności, o promowaniu swojego projektu. To jest taka ważna checklista działań, które można zastosować, które nic nie kosztują. Pierwszego wydaje mi się nie trzeba omawiać. Chodzi o po prostu o przekonanie ludzi do siebie. Nie można być anonimowym, robiąc projekt crowdfundingowy. Trzeba mieć tą świadomość, że ludzie chętnie wpłacają na projekt ludzi, których mają poczucie, że znają. Czyli jeżeli na przykład przed startem projektu i w trakcie startu projektu wprowadzimy jakiś fanpage danego przedsięwzięcia, no to przedstawienie ekipy, wrzucenie ich fotek, nagranie jakiegoś live'a i tak dalej, to jest element konieczny, żeby ludzie mieli okazję się do Was przekonać i Was poznać. Kolejnym bardzo fajnym elementem, który niesamowicie działa, jeżeli chodzi o budowanie społeczności, jest ograniczenie zasobu. To się też fajnie bardzo często przekłada na tempo wpłat. Tak jak już wspominałem wcześniej, no, ludzie są prości, jeżeli chodzi o to, czego oczekujemy w większości przypadków. I tak jest też właśnie z naszą chęcią posiadania więcej tego, czego jest mniej. Na to się opiera praktycznie cała branża dóbr luksusowych. I jeżeli damy ludziom poczucie, że
wspierając nas, nie wspierając naszego projektu, oni coś stracą, to tym bardziej będą tego chcieli. I bardzo popularne właśnie dlatego bardzo popularne w crowdfundingu jest stosowanie tak zwanych early birdów. Nie mam żadnego pojęcia, skąd się wzięła ta nazwa. Prawdopodobnie stąd, że chodzi o ludzi, którzy są po prostu pierwsi. Czyli nagród ograniczonych, czyli jeszcze przed startem projektu, gdzieś w tej naszej komunikacji, którą prowadzimy z naszymi przyszłymi wspierającymi, wrzucamy komunikat, słuchajcie, dla pierwszych ludzi, którzy wesprą nasz projekt, mamy przygotowane specjalne nagrody, jest ograniczone do 30 sztuk, które będą zawierać coś tam. No i tu wiadomo, trzeba wymyślić to coś tam, co może być atrakcyjne dla tych ludzi, którzy mieliby nas wesprzeć. Kolejny element to reguła konsekwencji. Jak startuję na czas, to jestem w stanie Państwu podać fajne przykłady na każdy z tych elementów, ale zostało nam teoretycznie czasu mało, a jesteśmy w połowie, więc pozwolę sobie kontynuować. W razie czego zostawię też to na pytania. Kolejny element to reguła konsekwencji, czyli poprosić ludzi o małe zobowiązanie. I tutaj jest tak, że o ile nie jesteś, o ile człowiek nie jest socjopatą albo politykiem, to raczej dotrzymuje słowa. I tak samo jest też właśnie w crowdfundingu. I to jest tak, jeżeli pójdziemy do kogoś i rzucimy od razu, słuchaj, potrzebuję twoich pieniędzy, czy mnie wesprzesz, to ta osoba prawdopodobnie powie, a o co chodzi, pokaż mi o co chodzi, muszę zobaczyć, muszę się zastanowić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten cały proces od usłyszenia informacji pierwszy raz do wpłacenia pieniędzy jest wtedy bardzo długi. Natomiast jeżeli zaczniemy od czegoś małego, na zasadzie, słuchaj, będę robił projekt za 2-3 tygodnie albo za 2-3 miesiące, bardzo by mi się przydało, gdybyś zrobił sobie zdjęcie z plakietką, no, tak było. Podoba mi się projekt, no to okej, zostanę przy tym spektaklu. Podoba mi się projekt spektaklu i ja bym chciał to wrzucić na swojego Facebooka, w sensie ty jako organizator. I wykorzystasz serię takich zdjęć, to nagle się okazuje, że ta osoba gdzieś publicznie już zadeklarowała wsparcie dla twojego przedsięwzięcia. Jeżeli ty do tej osoby wrócisz za miesiąc z informacją, słuchaj, mój projekt wystartował, może chciałbyś wesprzeć, albo chciałabyś wesprzeć, to nagle się okazuje, że ta osoba czuje się tak wewnętrznie trochę zobligowana, żeby wesprzeć, bo już gdzieś publicznie zadeklarowała, że popiera ten projekt. Fajnie to zostało wykorzystane w kontekście, mój szef, Polak potrafi, został nieźle się w takiej sytuacji kiedyś znalazł. Projektodawca właśnie coś takiego z taką plakietką zrobił dla tej galerii fotografii, o której Państwu wcześniej mówiłem. Jak tylko się z kimś spotykał i opowiadał o tym projekcie, mówił, słuchaj, będę robił to, to, to i to. Czy mogę ci zrobić zdjęcie, jak trzymasz plakietkę, tak dla galerii fotografii? I zebrał tego multum, zebrał tego mnóstwo, i naprawdę wiele z tych osób poczuło się zobligowanych, żeby ten projekt wesprzeć. Tylko co jest ważne, tutaj chodzi o to, nie chodzi o to, żeby ludzi wmanewrować w wsparcie projektu, nie chodzi o to, żeby kogoś oszukać, broń Boże. Nie, nie, nie. Tylko chodzi o to właśnie, żeby wykorzystać tak zwaną regułę konsekwencji, by skorzystać z tej naszej wiedzy, którą my mamy o ludzkiej psychice i psychice i tych mechanizmach, które nami rządzą, by ludzie potem chętniej wsparli dany projekt. Kolejna rzecz to autorytety i zbudowanie autorytetu. I powiem Państwu tak, nie mam możliwości wejścia z Wami w interakcję w tym momencie, czego bardzo żałuję. Natomiast zauważyłem coś takiego, że Znaczy zauważyłem coś takiego. Zauważyłem, że ludzie z pasją notują to, co mam okazję mówić na takich wykładach i webinarach. I zawsze robię taki trik, który muszę już niedługo zmienić, bo stał się już trochę oklepany, ale zupełnie zanim zacznę tłumaczyć tą część, proszę losowe osoby z sali, żeby podały mi swój portfel, telefon i kartę kredytową. I każda z tych osób, które proszę, mi to daje. Nieważne, czy to jest osoba starsza, młodsza i tak dalej. Gdybym próbował zrobić coś dokładnie takiego samego o drugiej w nocy, z kapturem na głowie, 20 kilo większy i w niezbyt dobrej dzielnicy, prawdopodobnie nie dostałbym ani telefonu, ani portfela, ani karty kredytowej od tej osoby. Ale jako, że jest ta próba, o której Państwu mówię, odbywa się w kontrolowanych warunkach. Bardzo często mam mikrofon w ręku. Ktoś mnie zaprosił, żeby poprowadzić jakiś wykład. Wcześniej ktoś mnie przedstawił, wprowadził i tak dalej. Stworzone są wszystkie warunki, żeby te osoby wiedziały, że ja im tych rzeczy nie ukradnę. Że to jest okej, że one mi na ten moment powierzają swój portfel, kartę kredytową i telefon. A to wynika z tego, że w takich miejscach, w takich momentach został zbudowany dla mnie de facto jakaś forma autorytetu. Ktoś tym ludziom powiedział, słuchajcie go, bo on coś wam ma do powiedzenia i warto tego posłuchać. I tak samo jest z crowdfundingiem. Jeżeli wy sami wyjdziecie do ludzi i tylko wy będziecie mówić, że macie fajny projekt i teraz proszę wesprzyjcie go, tak długo tylko wy to mówicie. Ale w momencie, w którym pojawi się w waszym projekcie autorytet z danej dziedziny, który powie, słuchajcie, to jest fajny projekt, ci ludzie robią fajną rzecz i warto ich wesprzeć, nagle się okazuje, że ludzie są dużo bardziej zainteresowani, żeby dane przedsięwzięcie po prostu dofinansować. Więc warto też pamiętać o budowaniu autorytetu siebie, ludzi w swoim projekcie.
To czasami zajmuje czas, ale warto się nad tym zastanowić. Czyli powiem wprost, to wszystko to są triki, które można zastosować, znaczy nie triki, to wszystko to są mechanizmy, które można zastosować w wielu codziennych działaniach, nie tylko crowdfundingowych. Kolejna rzecz, która w crowdfundingu działa cuda, to jest punkt piąty i to jest tworzenie relacji wzajemności. I tutaj mógłbym znowu powtórzyć to samo, że ludzie lubią generalnie, że tak powiem, podtrzymywać pewne rzeczy. Chodzi o to, żeby zbudować z ludźmi, do których chcemy dotrzeć, relacje, zanim poprosimy ich o pieniądze. I znowu odnosząc się do tego, jeżeli wyjdziesz do kogoś i po prostu powiesz, daj mi swoje pieniądze, to nie zadziała. Może nie zadziałać. Natomiast jeżeli dasz tej osobie poczucie, że wcześniej coś od ciebie otrzymała, nagle się okazuje, że jest bardziej chętna, żeby wspomnieć o twoim projekcie, zachęcić kogoś innego do wsparcia twojego projektu lub nawet wesprzeć tutaj twój projekt. Jak działa w praktyce budowanie relacji wzajemności? W przypadku małych projektów może być to utrudnione. I tutaj przyznam szczerze, że trzeba by się głębiej zastanowić nad tym, jak to zrobić. Natomiast dobrym przykładem jest, o, mam. Jest pewien polski rysownik, który na jednej z platform robił swoją kampanię na wydanie komiksu. Nie na zbyt dużą kwotę, tam parę, naście chyba tysięcy złotych. I on ogłosił coś takiego, że zanim uruchomił swój projekt, postawił bardzo prostą stronę, gdzie napisał następujący tekst: zostaw mi swojego maila, a ja w zamian za tego maila wyślę ci połowę mojego komiksu w wersji elektronicznej. I zdziwilibyście się Państwo, jakie cuda coś działało, ponieważ po pierwsze zebrał WKT, przepraszam, Poznań wyszedł ze mnie, zebrał bardzo dużo po prostu maili od ludzi, czyli tę pierwszą grupę, do której miał dotrzeć, to niebieskie kółeczko z początku mojej prezentacji po prostu bardzo sobie powiększył, bo nagle okazało się, że ma maile do ludzi, którzy są fizycznie zainteresowani jego projektem i już wiedzą o nim, ale coś tym ludziom wysłał. Wysłał im połowę komiksu. I projekt się udał w sposób absolutnie spektakularny. I to są rzeczy, to są takie mechanizmy, które warto zastosować w projekcie praktycznie każdym, tylko czasami ciężko się zastanowić, co tym ludziom zaproponować. Teraz pracowałem z klientem, który robi swój film i właśnie testy zastosował bardzo podobny mechanizm, który de facto sprowadza się do tego, że w zamian za zostawienie maila na jego stronie produkcji, którą robi, a postawił ją w darmowym narzędziu, które kosztuje tam, jak to darmowe narzędzie, nic. I zamiast za zostawienie swojego maila, przyszli wspierający otrzymają od niego połowę, tam część scenariusza w wersji elektronicznej, storyboardy, jakieś tam zdjęcia próbne i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Czyli całą masę rzeczy, którą on de facto ma. To jest jakby materiał marketingowy, który on tym ludziom de facto daje w zamian za to, że jeszcze zostawiają do siebie kontakt. No i założenie jest takie, że w momencie, w którym on do tych ludzi wyśle maila, którzy już coś od niego dostali, będą bardziej chętni, żeby o tym projekcie wspomnieć i go wesprzeć. I to jest oczywiście w ogromnym uproszczeniu budowanie relacji wzajemności z potencjalnymi wspierającymi. I oczywiście, jakby Państwo chcieli więcej przykładów, też skąd się w ogóle o tym dowiedziałem, że tak można, to też chętnie się tym podzielę, ale to już potem. No i angażowanie swojej społeczności, czyli punkt szósty na tej liście. To jest też bardzo fajny element i on jest o tyle prosty, że jest prawie zawsze bezkosztowy. Przepraszam, muszę się napić. Jest prawie zawsze bezkosztowy i prosty do wykonania. Chodzi o to, że ludzie, którzy czują się częścią danego projektu, chętnie go wspierają. To jest po prostu tak absurdalnie proste. Czyli na przykład, jeżeli organizujemy wydarzenie, jesteśmy w stanie na przykład na naszym Facebooku albo na jakiejś grupie zapytać ludzi, słuchajcie, kogo byście bardziej zaprosili, tą osobę czy tą osobę? Jeżeli nagrywamy płytę i mamy do wyboru dwie okładki, które chcemy wrzucić na tą płytę, no to znowu bardzo prosta rzecz. Zapytać naszych przyszłych wspierających albo już obecnych, co byście woleli, taką okładkę czy taką okładkę. Tych opcji oczywiście można mnożyć niemal w nieskończoność, i tutaj ograniczeniem jest tak naprawdę tylko elastyczność samego projektodawcy i jego wyobraźnia. No, więc. To jest takie jakby sześć najbardziej podstawowych kroków, które najszybciej, najłatwiej można wytłumaczyć, jeżeli chodzi o początki budowania społeczności. Teraz, co jest bardzo ważne, te wszystkie sześć kroków powinno się zastosować jeszcze zanim projekt wystartuje. I to jest coś, co chciałbym Państwu też uświadomić, żebyście mieli Państwo świadomość, że na linii czasu projekt crowdfundingowy jest dziś tutaj i przeważnie trwa od 30 do 45 dni. Czasami są 60-dniowe, ale szczerze to nie ma sensu. 45 dni to jest absolutne optimum, dobre dla każdego projektu, niezależnie od kasy. I tutaj na linii czasu jest projekt crowdfundingowy. Natomiast kampania crowdfundingowa zaczyna się dużo wcześniej. I to właśnie ten element, jeszcze przed startem projektu, ta kampania crowdfundingowa, o której zacząłem tutaj mówić, ona jest kluczowa. Jeżeli ta robota zostanie dobrze wykonana,
To brak pozostałe 30 dni, o których teraz wspomniałem. Będzie bardzo przyjemne, bo będzie polegało na patrzeniu, jak rośnie licznik kasy, która po prostu spada na projekt. Natomiast cały ten proces budowania społeczności, przygotowywania ludzi do wpłacenia na projekt, odbywa się już wcześniej. Natomiast no to już są szczegóły, które mam nadzieję, no, będę miał okazję z Państwem jeszcze omówić, ale nie wiem, czy po prostu zdążymy dzisiaj, bo to już jest no, kawał roboty, że tak powiem. Dlaczego ta społeczność jest bardzo ważna? Chciałbym poświęcić 5 minut na powiedzeniu Państwu, dlaczego społeczność jest bardzo ważna. W branży, w której ja pracuję, są dwie, no, znaczy na pewno jest więcej, ale dwie takie dominujące filozofie trochę się ze sobą kłócą. Jedna zakłada, że nie budujemy społeczności przed startem projektów, tylko pozyskujemy tak zwane leady. I druga z kolei filozofia, którą ja uwielbiam, polega właśnie na budowaniu społeczności. Obie mają swoje plusy i minusy. Ta pierwsza filozofia, polegająca na pozyskiwaniu tak zwanych leadów, jej plusem jest to, że jest szybka. Można przygotować projekt, przygotować się do startu projektu de facto w kilka tygodni. 3-4 jest to do zrobienia. Jej minusem jest to, że jest po prostu bardzo droga. Tu fizycznie trzeba mieć po prostu pieniądze, brutalnie mówiąc, na reklamy i na kupowaniu kontaktu do ludzi wręcz, no bo do tego się sprowadza w wielu przypadkach reklama. Gdzie ta moja filozofia budowania społeczności, jej ogromnym plusem jest to, że ona jest praktycznie bezkosztowa, natomiast wymaga więcej czasu, ale ma jeszcze jeden ogromny plus. Konsekwencje. I to, że budujemy społeczność ludzi, którzy będą nam pomagać. Przykład Flickera. Dosłownie w 3 minuty, bo widzę, że nam pomalutku tyka czas, a chciałbym Wam jeszcze coś pokazać. Projekt, który tutaj Państwo widzicie, prawdopodobnie niezbyt wyraźnie niestety, to jest projekt wełnianego etui, które można było, które ludzie, którzy to zrobili, mieli patent na to. A patent polegał na tym, że to zrobione z wełny potrafiło dostosować swój rozmiar do każdego rodzaju butelki. Nieważne, czy to była litrowa butelka, półlitrowa, mała i tak dalej. Kolejnym plusem tego rozwiązania było to, że to było indywidualizowane. Wrzucałeś na stronie swój obrazek i dostawałeś do domu wydrukowane, nie wydrukowane, dostawałeś do domu zrobione z wełny właśnie takie etui z jakimś tam obrazkiem, które sobie wrzuciłeś. Jaką potrzebę to zaspokajało? W Stanach Zjednoczonych zaspokajało to potrzebę tego konkretnego środowiska i umożliwiało picie alkoholu w miejscu publicznym bez trzymania butelki w brzydkiej jakiejś tam foliowej torebce. Okazało się, że 2,5 tysiąca ludzi ponad jest zainteresowanych takim czymś, więc to dużo też świadczy o społeczności, która wspierała ten projekt, ale coś takiego powstało. I teraz tak, to zaczęło się bardzo dobrze sprzedawać. I zaczęło się tak dobrze sprzedawać, że zgapiła to jedna firma, znaczy nawet nie firma, wielka korporacja, która stwierdziła, że można to zrobić dużo, 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 dużo taniej. Powód był taki: ludzie, którzy robili Flickera, robili wszystko w Stanach. Zatrudniali ludzi w Stanach, produkcja była w Stanach, materiały były ze Stanów Zjednoczonych, czyli było drogo. A ta wielka zła korporacja stwierdziła: hej, jesteśmy w stanie to wszystko zrobić, robiąc to po prostu w Chinach, 70% taniej. I teraz tak, ta wielka zła korporacja miała absolutnie gdzieś to, że ci ludzie mieli patent na to przedsięwzięcie, bo wiedzieli, jak działa amerykańskie prawo patentowe. I uruchomili produkcję swojego czegoś i zaczęli to sprzedawać. I teraz tak, ludzie od Flickera stwierdzili: słuchajcie, no. Nie wygramy z czymś takim. No nie ma szans, żebyśmy wygrali z kimś, kto ma dystrybucję na cały świat i ma takie zasoby. Więc zrobili jedną rzecz. Napisali do swojej społeczności, do tych 2,5 tysiąca ludzi informację: słuchajcie, no prawdopodobnie po nas. I teraz tak, gdyby oni stosowali tą filozofię pozyskiwania leadów, a nie budowania społeczności, to faktycznie byłoby po nich. Bo ludzie, którzy po prostu zostali jakby, tak w cudzysłowie, kupieni poprzez jakieś tam działania marketingowe płatne, nie są zainteresowani dalej czymś takim. Jest faktycznie coś tańszego i za tym pójdą, ale oni zbudowali społeczność. Mieli 2,5 tysiąca ludzi, którzy fizycznie wierzyli w to, co wsparli. Jak masz 2,5 tysiąca ludzi wspierających i jest to twoja społeczność, to prawdopodobnie są wśród nich blogerzy, ludzie wpływu. I ci ludzie wpływu zrobili taki raban, taki hejt na tą złą firmę, która niszczy amerykański produkt, robiony tak zwany American Soil, że tamta firma po 2 miesiącach produkcji stwierdziła: nie ma sensu się kopać z koniem i przestajemy produkcji. Po 3 miesiącach od tej decyzji wrócili do Flickera i powiedzieli: słuchajcie, chcemy być waszym oficjalnym dystrybutorem. I mamy też polskie przykłady, takie na szczęście nie aż tak skrajne, ale też mamy polskie przykłady projektów, które niestety, ale napotykały ogromne problemy w realizacji, musiały czasami się przemianować o 180 stopni, ale te projekty budowały społeczność, więc ludzie zamiast ich hejtować za problemy, które się pojawiły, pytali: słuchajcie, jak możemy wam wesprzeć, żebyśmy wyszli z tej społeczności, żebyśmy wyszli z tego problemu.
to jest na przykład, i to dla mnie to jest osobiście rewelacyjne. I dlatego zawsze powtarzam, żeby budować społeczność, a nie po prostu budować, pozyskiwać lidy, bo wcześniej czy później będzie problem, a to będą ludzie, którzy pomogą Wam robić też kolejne projekty. Dobra, no to teraz jadąc dalej. To jest tak, to jest bonus dla Was, natomiast obawiam się, że może nam nie starczyć czasu. Chciałem Wam pokazać fragment, jak wygląda budowanie planu dla projektu tak profesjonalnie, natomiast boję się, że może nam nie starczyć czasu, więc wrócimy do tego, jeżeli ten czas nam jeszcze tutaj zostanie. Są tak zwane punkty styku. No i to, co Wam teraz powiedziałem, to jest 80% roboty. Jeżeli to 80% roboty jest do zrobienia, będzie zrobione przed startem projektu, to znaczy, że jesteśmy w domu i prawdopodobnie projekt się uda. I teraz przechodząc już na co ostatnie 12 minut, które nam widzę zostały, przejdę do takich bardziej technicznych aspektów projektu, o których na pewno Państwo sobie zdają sprawę, które też warto sobie omówić. Film promocyjny. Nie mam teraz Państwa jak pokazać przykładu, ale w klasycznym crowdfundingu przyjęło się i większość platform tego wymaga, by każdy projekt, nawet na małą kwotę, posiadał film promujący daną kampanię. Jak powinien wyglądać film promujący daną kampanię? W razie czego mogą Państwo te materiały też znaleźć na mojej stronie, jeżeli coś będzie tutaj niejasne. Film promujący daną kampanię powinien mieć początek i koniec. Wydaje dość oczywiste, ale teraz tak. Najważniejsze jest pierwsze 30 sekund, o dziwo. Pierwsze 30 sekund, w którym powiemy o co chodzi. To jest miejsce na sprzedanie takiego jasnego komunikatu tego, co robimy. Jasny komunikat to jest taki zlepek słów i zdań, najlepiej maksymalnie dwóch, które są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co robimy, dla kogo i jaką zaspokaja potrzebę. Dam Państwu przykład bardzo dobrego komunikatu na początek wideo do filmu. Tworzymy robota do nauki programowania dla dzieci do lat 5. I to jest tyle, co de facto nam potrzeba, bo zawiera wszystko. Mówi, co robimy, dla kogo i jednocześnie mówiąc dla kogo, od razu sprzedajemy korzyść, jaka z tego wynika, bo uczymy dzieci programowania. Więc coś takiego potrzebujemy. Nie, broń Boże, nie bawimy się w budowanie żadnego napięcia, trzymanie ludzi do końca, żeby tam się zastanowili, o co chodzi. Nie, trzeba pierwsze 30 sekund to jest sprzedanie jasnego komunikatu, co robimy. Trzeba w takim filmiku przedstawić, najlepiej pokazać zespół realizujący dany projekt. Czyli jeżeli robimy coś z uczniami, albo robimy coś dla uczniów jako nauczyciele, czy robimy coś jako stowarzyszenie, organizacja, obojętnie. Im więcej osób jesteśmy w stanie pokazać w takim wideo i dać im parę zdań chociaż do powiedzenia, tym lepiej. Powód jest prosty. Im więcej twarzy, tym większe zaufanie. Im większe zaufanie, tym potencjalnie więcej wsparcia. Kolejny element to wspomnienie i powiedzenie o nagrodach. To jest ważne, jeżeli myślimy o crowdfundingu klasycznym, a nie o zbiórce publicznej czy o zbiórce w internecie. Musimy dać ludziom do zrozumienia, że to nie jest charytatywne. To, że otrzymają, to, że dadzą nam swoje pieniądze, przełoży się na to, że coś od nas otrzymają. Czyli nie tylko my zaspokoimy jakąś ich potrzebę, na przykład będziesz mógł zobaczyć coś tam w trakcie naszego spektaklu, ale też będziesz mógł na przykład, nie wiem, zająć specjalne miejsce, będziesz w loży VIP, to imię będzie miało twoje imię i nazwisko. Pomysłów można mnożyć, ale nagrody należy pokazać. I kolejna rzecz, jeżeli nam wystarczyło czasu, no to powiedzieć, co będzie dalej. Trzeba pamiętać, i tu widzicie, o, zapomniałem o tym powiedzieć, że projekt może zebrać więcej niż 100%. Rekordzista na Polak Potrafi zebrał ponad 2000%. Mieliśmy grupę akurat studentów, nie uczniów, która potrzebowała 4000, to jest w ogóle szok. Oni potrzebowali 4000 złotych, żeby wysłać jedną osobę do NASA, żeby pokazała ich projekt podczas konkursu. Zebrali 91 tysięcy złotych. To autentycznie mogę, no pewnie nie starczy czasu, mogę powiedzieć, jak to zrobiliśmy, ale no fenomenalne było po prostu to, że ja siedziałem i odświeżałem licznik, po prostu kasa leciała tak, a nasz dział IT siedział i skalował serwery, bo nie byliśmy w stanie utrzymać ruchu, który ten projekt wygenerował. Akurat tutaj zasługą nie był filmik promocyjny, to jest tam inny wątek. I na koniec tego wszystkiego bardzo ważne jest, żeby dać tak zwane call to action, czyli odwołanie do konkretnego działania. Na końcu każdego filmiku trzeba po prostu powiedzieć: wejdź na polakpotrafi.pl i wesprzyj mój projekt, czy tam na jakikolwiek inny serwis, który Państwo się zdecydują, nie? Ale trzeba to jasno powiedzieć, żeby ta osoba, jak skończy oglądać to, o czym teraz mówię, wiedziała, co ma zrobić. Jak nie skończymy niczym albo czymś niejednoznacznym, to ta osoba wyłączy filmik i zacznie oglądać, nie wiem, Quake'a albo to, co teraz ogląda się w internetach. Więc to jest filmik promocyjny. Kolejna rzecz to opis projektu. To niestety często bywa problematyczne, bo wymaga zaangażowania kogoś, kto ma chociaż podstawy HTML-a niejednokrotnie, ale projekt po prostu powinien dobrze wyglądać. To jest tak jakby oznaka szacunku do naszych wspierających. Jeżeli wrzucimy ścianę tekstu,
No to nie przekonamy ludzi prawdopodobnie do siebie, nie? Bo to bardzo jasno pokazuje, czy nam samym zależy na projekcie. Więc fajnie jest pomyśleć chociaż o ustandaryzowanych nagłówkach i pokusić się nawet o prostą, ale spójną identyfikację wizualną, tak żeby ludzie mieli poczucie, że no ktoś się nad tym projektem zastanowił. Co powinien zawierać projekt? Przede wszystkim powinien zawierać, i tu uwaga, opis projektu. I na początek powtarzamy to samo, co było w filmiku, czyli na początku trzeba w pierwszych. Tu się można odrobinę bardziej rozwinąć, to mogą być nawet dwa akapity, ale trzeba jasno powiedzieć, co robimy i dla kogo, tak żeby ludzie nie musieli poszukiwać się i domyślać, o co w tym wszystkim chodzi. Też należy przedstawić ekipę, wrzucić zdjęcie, dodać krótkie bio osoby, która będzie za dany projekt odpowiadać albo za jakąś część tego projektu. Pokazać nagrody. Bardzo dużo dają pokazane nagrody. Nie mam teraz tego przed sobą. Ja przygotowuję raport na temat różnic między projektami, które ledwo zdobyły 100%, a projektami, które zdobyły ponad 200% i więcej. I różnica w takim właśnie technicznym przygotowaniu tych projektów jest ogromna. I to jest jak. Prawie każdy projekt, który przekroczył 200%, miał wizualizację nagród. Prawie żaden projekt, który ledwo tam na ostatnie minuty dodrapał się do tych 100%, nie miał wizualizacji nagród. Więc to są takie małe elementy, które każdy z tych elementów dobrze wykonany dodaje albo odejmuje parę procent. I trzeba sobie mieć, trzeba to uświadomić. Jeżeli uznamy, że nie jesteśmy w stanie nakręcić porządnego filmiku, chociaż coś w dzisiejszych czasach jest raczej mało prawdopodobne, bo prawie każdy dysponuje telefonem, który nagrywa w HD i Full HD. No okej, możemy nie nagrywać takiego filmiku, ale trzeba mieć świadomość, że nie nagranie tego prawdopodobnie pozbawi nas 5, 10, może 50% wsparcia, które mogliśmy dostać. Dalej, dobrze jest powiedzieć, na co potrzeba tych pieniędzy. Nie chodzi o przedstawienie budżetu, chodzi o powiedzenie po prostu, nawet w dwóch zdaniach, chcemy to przeznaczyć na to i na to. Dlaczego crowdfunding? Warto wspomnieć, nie jest to musi być, ale warto wspomnieć. To są takie podstawy. Jeżeli mamy pomysł, co się wydarzy z projektem, jak go zbierzemy, na przykład, nie wiem, jeżeli potrzebujemy 5 tysięcy, a wiemy, że jak go zbierzemy 7,5, to zrobimy coś, to takie rzeczy też warto rozpisać i mieć przygotowane, tak żeby ludzie mieli poczucie, że ten projekt rośnie i że mamy jakąś tam większą wizję na to przedsięwzięcie. Jadąc dalej, krótka lista zadań, nagrody dla wspierających. Byłem sobie wybrać akurat z kategorii filmowej, ponieważ nie chcę być złośliwy, ale ciężko jest znaleźć ładne wizualizacje nagród z projektów niefilmowych, niestety. No i to się sprowadza po prostu do tego, że nagrody trzeba pokazać, zrobić zdjęcie, wizualizację. Zdaję sobie sprawę, że to może wiązać się z jakimś kosztem. Natomiast no po prostu warto to zrobić. Oj, widzicie, to jest też ważna rzecz a propos kosztów. Crowdfunding kosztuje. Mam to w kolejnym slajdzie bodajże, ale tak, mam to w tym slajdzie. Tak, crowdfunding nie jest darmowy. Punkt czwarty w tym momencie. No, chyba nam się uda zmieścić w czasie. Jestem naprawdę z siebie dumny, bo przeważnie mi się nie udaje. Crowdfunding nie jest darmowy. I nie chodzi mi o to, że platformy crowdfundingowe pobierają prowizję, bo to jest dość oczywiste. Chodzi o to, że przygotowanie nagród kosztuje. Realizacja nagród też, nawet głupia wysyłka kosztuje. Czyli jeżeli myślicie Państwo o projekcie na 5000 zł, to trzeba do tego doliczyć opłatę dla serwisu, trzeba doliczyć koszt realizacji nagród. I z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli nagrody, to jest dość prosty wskaźnik, oczywiście wiadomo jak jest ze statystyką, natomiast z moich obserwacji, z mojego doświadczenia, gdzieś tam z moich analiz wynika, że jeżeli wartość nagród w projekcie jest niższa niż 30% wartości tej nagrody, to prawdopodobnie to nie jest atrakcyjna nagroda. Czyli dam przykład. Jeżeli mamy nagrodę za 50 zł, ale Was jako projektodawców realizacja tej nagrody kosztuje złotówkę, to prawdopodobnie nie znajdziecie nikogo, kto będzie gotów wyłożyć za to 50 zł. I dobrym przykładem są właśnie te nagrody z projektów filmowych, bo tutaj jest to niesamowicie obrazowe i podejrzewam, że Państwo będą w stanie to przełożyć też na swoje potrzeby. Jeżeli chcemy od kogoś 50 zł, no to dajmy tej osobie płytę z tym filmem, który chcemy nakręcić. Produkcja płyty kosztuje, wysyłka kosztuje, zrobienie na druku też kosztuje. Nagle się okazuje, że no tych 50 zł, 20 zł wydamy na zrobienie i wysłanie płyty. Jest to więcej niż 30%? Ja tam akurat matematykiem nigdy nie byłem, ale wydaje mi się, że jest. I to daje taki pierwszy sygnał, że okej, to prawdopodobnie jest dobra nagroda. Jakbyśmy za tą samą płytę nagle sobie zaśpiewali 150 zł, no to tu już możemy mieć mały problem. Jest parę technik, które powodują, że. Dobra, wrócę jeszcze na chwilę do tych nagród. Że nagrody mogą być bardziej atrakcyjne. Po pierwsze, jest to. Nagrody można zbudować na takich trzech filarach.
Po pierwsze, no dobrze jest dać to, co robimy. Domyślam się, że w Państwa przypadku to może być trudne, bo pewnie nie każdy z Was nagrywa płytę, nie każdy z Was robi film, nie każdy z Was wydaje książkę. Natomiast to nie znaczy, że nie można się nad tym zastanowić. Ale nawet jeżeli nie możemy tego elementu takiego tak zwanego materialnego ludziom zaproponować, to przynajmniej dobrze jest wiedzieć, że jest to mile widziane, to wiemy, że musimy to nadrobić, myśląc o czymś innym. Kolejny element, który dobrze jest zawrzeć w jednej nagrodzie, to jest element indywidualny, czyli na przykład. Dobra, nie mam innego pomysłu, zostanę przy tym spektaklu. Jeżeli robimy spektakl, idealną nagrodą będzie za 50 zł wejście na nasz spektakl, podziękowanie odczytane ze sceny, jako ten element indywidualny. I teraz uwaga, element unikatowy. Twój bilet, który otrzymasz na wejściu, będzie inny niż bilet, który będzie można kupić gdzieś tam na gdzieś. Będzie miał inny design, na przykład, będzie wyjątkowy dla ciebie. I to już powoduje, że jedna nagroda warta tyle samo pieniędzy, niesie dużo więcej ładunku, znaczy która kosztuje was tyle samo, niesie dużo więcej ładunku dla tego potencjalnego wspierającego i potencjalnie powinna być dla niego bardziej atrakcyjna. Czyli trzy takie fundamenty, wokół których można zbudować nagrodę w projekcie. Natomiast szczerze, ciężko jest to wymyślić. Tu trzeba mieć faktyczny projekt, na którym się pracuje i się nad tym zastanowić, żeby dać miarodajny przykład. Tutaj też w razie czego odwołuję do swojej strony, bo akurat jeżeli chodzi o te trzy rzeczy, czyli opis projektu, jak zrobić filmik, co powinien zawierać i jak zbudować nagrody, to powinno być opublikowane na mojej stronie. Na resztę jeszcze nie miałem czasu, niestety. No, inne błędy i grzechy, zmierzając do podsumowania. Projekt wyglądający jak zgłoszenie do instytucji publicznej. To jest błąd i grzech i tego nie robimy. Wiadomo, język trzeba dopasować do grupy, do której chcemy dotrzeć. Natomiast nie piszemy o sobie w osobie trzeciej. I szczerze, nieważne do kogo się ten projekt kieruje, tak naprawdę, znaczy ważne, ale wszyscy lubią dobry humor, wszyscy lubią się cieszyć i wszyscy lubią się dobrze bawić, niezależnie od tego, czym się interesują. Więc dobrze jest tak stworzyć, żeby po prostu był fajny. Kolejny element, za wcześnie na crowdfunding. I to jest grzech popełniany najczęściej przez projektodawców, wynikający z kolei z tego, co mówiłem wcześniej, z tego, takiej reguły konsekwencji. Przed startem projektu jesteśmy w stanie oszacować, czy on się uda, czy nie. Jeżeli wiemy, że potrzebujemy 60 wspierających na dzień dobry i podczas wszystkich naszych działań przygotowujących na naszym fanpage'u zgromadziliśmy 50 osób, no to no nie znajdziemy tych 60 prawdopodobnie, żeby się udało, nie? Więc trzeba podjąć wtedy ciężką decyzję i powiedzieć, nie startujemy z tym crowdfundingiem, wystartujemy z nim za miesiąc na przykład. Bo jak wystartujemy teraz, to prawdopodobnie się nie uda. Więc czasami jest po prostu za wcześnie na crowdfunding z tych powodów, ale czasami jest też za wcześnie, bo na przykład nie mamy przygotowane to, co powinniśmy mieć przygotowane. Nie wiem, czy Państwa to dotyczy, to jest bardzo często problem w projektach technologicznych i wysokokwotowych. Zawsze tutaj po prostu mówimy o tym, że projekt powinien być przynajmniej na tym poziomie prototypowym, tak żeby mieć coś, co chcemy pokazać, coś, co możemy pokazać tym ludziom. Kolejny element to niezaangażowana ekipa i to jest też bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o takie projekty ze spektrum, które może Państwa interesować, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli się mylę, ale mieliśmy naprawdę swego czasu zatrzęsienie projektów związanych z Odyseją nie, Boże, nie Odyseją Kosmiczną, tylko Odyseją Umysłu. Z Odyseją Umysłu. Myślę, że nie przekręciłem nazwy. Tych projektów było naprawdę dużo i to było wiele projektów, to był moment, gdzie mieliśmy chyba 7 czy 8 projektów związanych z Odyseją Umysłu, które trwały w tym samym momencie. A jakbyście Państwo znaleźli, chcieli zmarnować trochę czasu i poszukać, przejrzeć wszystkie projekty, jakie się udały na polakpotrafi.pl, prawie ich tam nie znajdziecie. I to były projekty, które angażowały, jeżeli dobrze rozumiem naturę tych projektów, ludzi uczestniczących w tym projekcie. To zawsze była grupa, przynajmniej paru osób. Ludzi, którzy pomagali tym uczniom, to byli chyba uczniowie i studenci. I te projekty miały po dosłownie paru wspierających, te nieudane, pięciu, sześciu, siedmiu. Więc jakim cudem projekt, w którym jest pięć osób, ma siedmiu wspierających? To jest niemożliwe. Każda z tych pięciu osób powinna wesprzeć. Każda z tych pięciu osób, no mam nadzieję, ma rodzinę, która też powinna wesprzeć. Każda z tych pięciu osób ma znajomych, którzy powinni chociaż złotówkę dorzucić. Czyli w momencie odpalenia tego projektu, po paru godzinach, z tych pięciu osób tam powinno być przynajmniej z 50 wspierających. Bo jeżeli wrzucili po złotówce, ale powinno być przynajmniej z 50 wspierających. I to jest problem. Jeżeli ekipa jest niezaangażowana w promowanie projektu, to nie jest tak, że jedna osoba pociągnie wszystko. W crowdfundingu wszyscy muszą być na pokładzie, wszystkie ręce na pokład i wszyscy muszą ten wózek pchać do przodu. No i to, co mówiłem, to, że crowdfunding nie jest darmowy, no bo nie jest, bo raz, że jest koszt opieki, dwa, wiadomo, no, nagrody kosztują. Jeżeli chcemy zrobić wyczesaną grafikę i nie mamy znajomego grafika, to być może musimy grafikowi zapłacić, żeby nam coś zrobił, i tak dalej, i tak dalej. Uff, dobra.
Chyba mi się udało. Mam nadzieję, że jestem jeszcze połączony. Organizatorzy do mnie nie wydzwaniają, więc mam nadzieję, że było mnie słychać. No, dziękuję, Joanno. Słuchajcie, no tyle ode mnie. Jeżeli byście potrzebowali czegoś jeszcze, no to wiecie, gdzie mnie szukać, bo adres jest widoczny na stronie. Obiecałem organizatorom, że oprócz godziny, nie wiem, jakim cudem się wyrobiłem, oprócz godziny pogadanki jestem w stanie odpowiedzieć pytania, więc nie wiem, może krótka seria pytań, jeżeli państwo do mnie macie. W razie czego można do mnie pisać na ty, nie musicie zaczynać wszystkiego od proszę pana czy panie Michale, po prostu. Jestem Michał, cześć. Jeżeli są pytania, oczywiście. O Jezu, dawno woda mi tak bardzo nie smakowała. Dziękuję Pani Aneto, bardzo cieszę się, że się podobało. Mam nadzieję, że materiały były czytelne. Przepraszam od razu, jeżeli mówiłem za szybko, ale po prostu nie próbowałem zmieścić się w czasie. Przepraszam, Pani Małgorzato, nie chciałem. Jeżeli chodzi o zbiórki crowdfundingowe, Pani Lidio, to na pewno się pomaga jako największa platforma tego typu w Polsce. Też z Poznania. Generalnie Poznań jakoś crowdfundingiem stoi, jeżeli chodzi o platformy. Cała masa platform jest właśnie z Poznania. Ale też ja osobiście oczywiście brałem udział przy powstawaniu Polak Pomaga. Mocno się zaangażowałem w powstanie tej platformy. Ona jest najnowszą platformą na rynku. Więc mam nadzieję, że ekipa ciągnie, znaczy wiem, że ekipa ciągnie wózek dalej, mimo że ja już działam teraz prywatnie. Więc no ja bym polecił te dwie platformy. Wydaje mi się, że warto z Polak Pomaga spróbować, bo no, przeze mnie przemawia przede wszystkim sentyment, no ale też mówię, no, maczałem w tym palce, więc wiem, jak to tam wygląda po drugiej stronie. Nie ma za co. Pani Małgorzato, nie jestem pewien, o co Pani pyta, jeżeli chodzi o mentoring. Jeżeli chodzi o moją stronę, to tak, tam najlepiej kontaktować się ze mną za pośrednictwem strony. Zresztą Joanna też napisała do mnie za pośrednictwem strony i jakoś się dogadaliśmy, więc powinno tam wszystko być ok. Pani Edyto, to nie ma za co dziękować. Cieszę się, że mogłem się tą wiedzą podzielić. No i ma Pani dobre podejście. Właśnie na spokojnie pogadać, żeby się nie spinać, bo crowdfunding bardzo nie lubi pośpiechu. Tak, Pani Joanno, tak długo jak to. Tfu, Pani Joanno, widzisz, przeczytam. Można do mnie pisać. Postaram się odpowiedzieć. Znaczy, no nie ukrywam, że na pewno nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i no gdzieś tam muszę jednak pamiętać, że mam roboty do wykonania po prostu z klientami, natomiast jeżeli to będzie w takim zakresie, że będę mógł w miarę szybko tam odpisać, to postaram się odpowiedzieć na pytanie, no bo czemu nie, no bo trzeba sobie pomagać.
Panie Aneto, zachęcam do kontaktu przez formularz, bo nie ukrywam, że na poczcie mi się to po prostu zgubi, a na stronie mam od razu na samym dole, nawet od razu wyskakuje kontakt i mam przynajmniej to wszystko uporządkowane w jednym miejscu, mogę potem tym fajnie zarządzać, wysyłką materiałów i tak dalej, więc zachęcam po prostu do wejścia na stronę i kontakt przez zakładkę tam pogadaj ze mną to. Myślę, że widzi Pani adres na stronie tutaj, mam nadzieję. Bardzo się cieszę, Pani Anno, dziękuję. To co, Joanna, rozumiem, że możemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, tak? Dobrze, no to słuchajcie, Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że tyle osób poświęciło czas, żeby posłuchać to, co miałem do powiedzenia. Raz jeszcze bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość. No, prawie porozmawiania. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się kiedyś spotkać, zrobić razem jakiś projekt albo spotkać się na jakimś szkoleniu twarzą w twarz. Jeżeli ktoś jest z Poznania, no to też na pewno będzie nam łatwiej, bo jestem dumnym Poznaniakiem. Więc dziękuję, do zobaczenia i szukam guzika do zakończenia wydarzenia. Miłego wieczoru. Do zobaczenia. Pa, pa.